Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych wanilii, miłośników kwiatów i miłośników chwastów. Przyznam się szczerze, przygotowuję dla Was film o kwiatach żółtych z mojego ogrodu. No i one przykwitają dosłownie w oczach, więc to, co Wam pokażę, to będzie po prostu przydatne na przyszły rok, ponieważ ja żółte kwiaty, konkretnie dwa rodzaje, zbieram i przetwarzam. Forsycja już ususzona, ale postaram się za kilka dni ten film przygotować, a na razie dosłownie chwilę temu zrywałam już wszystkie mniszki, potem będę kosić trawę, bo już chyba wszystkie te najcenniejsze rzeczy wybrałam z tegoż dzikiego trawnika. Ususzę tego mniszka, w tamtym roku robiłam syrop, ale mam kilka buteleczek, których nie używałam w ogóle, więc szukam innych metod. Suszenie na pewnym vlogu, na vlogu Therapeutic Mama znalazłam przepis na to, że można mniszka w oleju marynować i uzyskać taki właśnie aps na faszerowany dobroczynnymi właściwościami mniszka olej, więc ja sobie zrobię taki krem, jak już raz robiłam, lawendowy, rumiankowy, to zrobię sobie z mniszka, ale to podobno ma stać na słońcu jakiś czas, więc na razie stoi. Rzeczywiście już po dwóch dniach olej jest żółciuteńki, więc może wyjdzie ładny krem taki, no, wyróżniający się. Ale muszę Wam powiedzieć też, że no, mniszek się stał bardzo modny za sprawą takiej rewelacji, że ma te cudowne właściwości lecznicze i ci wszyscy miłośnicy ekologii bardzo mniszka cenią, bo dokarmia pszczoły, więc ja też nie niszczę go tak za bardzo, zostawiam go, żeby dokarmiać owady. I bardzo się ucieszyłam, kiedy wczoraj, wędrując po Pinterestach przez północy, trafiłam na piękny widoczek kawy z mniszka lekarskiego. I bynajmniej nie z kwiatów, ani nie z listków. Co ciekawe, z listków znalazłam przepis na pesto, czyli no, robione tak jak pesto, tylko zamiast bazylii listki mniszka lekarskiego. Ale z korzenia. A ja tak się szczęśliwie złożyło, właściwie chyba rok temu albo dwa, ususzyłam sobie trochę korzenia. Tak to wygląda. Teraz Wam pokażę. No, takie grudki, w zasadzie wrzuca się jedną łyżkę stołową na dzbanek i półtora litrowy i no jest bardzo, bardzo gorzki napój, ale jeśli ma takie dobroczynne właściwości, a ma się dostęp do mniszka czystego, no to można się czasem napić. Ale to gdybym wiedziała, że można z niego robić taką kawę, to pewnie bym się na tym skoncentrowała. Kawa z jakimś mlekiem kokosowym, no taki, można powiedzieć, bardzo modny, wegański, prawie szpanerski jakiś rodzaj napoju, więc przetestuję. Jeśli już testowaliście, jeśli znacie, to tego typu napoje, to dajcie znać. A jeśli znacie jakieś inne przysmaki zjadalnych chwastów, no to podrzućcie jakieś przepisy, jakąś informację. Ja bardzo chętnie o tym poczytam i wypróbuję, bo ja po prostu uwielbiam takie wprowadzać do jadłospisu takie po prostu na zasadzie dodatku rzeczy, no bo to główne menu, no trudno tak zmodyfikować i całkowicie odrzucić, ale jakieś ciekawostki można wprowadzać. Zachęcam do jadania chwastów. Jak wpiszecie chwasty jadalne, pokaże się Wam bardzo dużo blogów albo kwiaty jadalne. Też jest taki ciekawy blog pani, która chyba dwie książki wydała o jadalnych kwiatach, więc no, polecam bardzo szczerze i książki, i tego bloga podlinkuję, bo w tej chwili tak nazwy nie pamiętam dokładnie. Dziękuję za uwagę i czekam na Wasze doświadczenia z dziedziny jadalnych kwiatów i chwastów. Pa, pa!